Disney to będzie prawdziwa bomba energetyczna, prawdziwa bomba pięknej, wspaniałej muzyki, wspaniałej energii, czyli w zasadzie wszystko to, co znamy z bajek Disneya i z realizacji również polskiego dubbingu, będzie zawarte w naszym koncercie. Oj, to jest około, ja nie wiem, dziewczyny, myśmy liczyły 160-200 około, więcej tych kostiumów. Jest bardzo dużo kostiumów. Z małej dziecięcej sztuki zrobiło się, ponieważ każda piosenka jest o czymś innym, więc nie mogą wystąpić w tym samym kostiumie cały czas, tylko do każdej bajki muszą być ubrani tak, jak w bajce u Disneya występuje to wszystko. Króla Lwa i będą zwierzęta. No, zwierzęta, cały zwierzyniec, cała rafa koralowa też będzie. Akurat tutaj z jamochłonem koleżanka walczy. U góry już jest ukwiał zrobiony, tutaj ja mam część już do meduzy, które też trzeba będzie zrobić. Ojejku, trochę tego jest. Wszyscy w zasadzie robimy wszystko w tym koncercie. Chyba taką najbardziej moją ulubioną jest Andy z Toy Story, tak, Andy z Toy Story. Poza tym jestem żyrafą w Królu Lwie i wszelkimi różnymi świecznikiem w Pięknej Bestii. Naprawdę, jesteśmy, wszyscy robią wszystko i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Staramy się, żeby to było i podobne do Disneya, i trochę niepodobne. Żeby te dzieciaki trochę sobie tak ten poszerzyły horyzonty, że nie tylko jak już jest myszka Miki, to wyjdzie taka prawdziwa myszka. No jedna wyjdzie. Dla wszystkich. Ja sam myślę, że jak nie będę grał, to będę przychodził to oglądać po prostu, jak koledzy to robią. Myślę, że to jest absolutny koncert dla każdego, dla całych rodzin i dla starszych, i dla młodszych. A potem, no to niech się dzieci zachwycają.